Hej, tym razem testujemy trasę niebieską w parku linowym w Deche. Bardzo fajny park, niesamowicie. Cudowne przeszkody. Co tu mamy? To jest kładka siatkowa. Makarony mamy do pomocy. Ło, to jest już fajne. Wszystko jest. Tutaj trasy są w kolorze. Teraz mamy trasę niebieską, więc linki są niebieskie. Pod górę teraz idziemy, więc mamy troszkę utrudnienia. Trasa chyba się na 5 metrów, do 5 metrów możemy wejść. Wszystko nowe, kolorowe. W tym roku chyba wybudowane. Teraz będziemy mieć kładkę. Oczywiście widać asekuracja ciągła. Ło. Przeszkody długie. Pięknie. Ło. Okej. Co teraz mamy? Ohohoho, świetna kładka z dziurami, wypalone. Trzeba uważać, na co stajemy. Wow, niesamowite. Teraz pomysły są naprawdę kapitalne, to co robią. Świetne, warto przyjechać. Okej, teraz co będziemy mieć? Fale. Tak. Jakieś fale i domek Baby Jagi. Hu. Wow. Świetnie to wygląda. Super. No i teraz będziemy mieć X-y. Zabawa z X-ami. Wow, ile jeszcze przeszkód w ogóle. Niesamowite. No, tutaj się musimy dostosować. Na platformie mogą być dwie osoby, na przeszkodzie jedna osoba. Pamiętamy, że nie dotykamy lina sukarcyjny. Od tego właśnie mamy przeszkody. Od tego mamy nasz bloczek. I to wykorzystujemy do pokonywania przeszkód. Tutaj musimy za każdym razem przejść po drugiej stronie. Co za przeszkoda. Ale bajer. Jakieś topory. Świetnie to wygląda. Niesamowite. O, to mi się podoba. Niełatwe jest pokonanie X-ów. Sporo trzeba obchodzić. Tak jest. Jesteśmy. Okej. I co teraz mamy? Właśnie te toporki. Świetne. Teraz będziemy mieć platformę X-y. Króciutkie, bo króciutkie. Tak, drzewa były ustawione, więc krótko jest. I już jesteśmy na następnej platformie. I co teraz? Taśmy. Fajna przeszkoda. Było sporo niestandardowych w ogóle przeszkód. Bardzo fajne tasiemki. No i co? Jak coś, zapraszam tutaj na śniadanie. Możemy sobie usiąść przy stoliku, wsiąść, wypić kawkę, herbatkę. Żyć, nie umierać. Fajna zabawa. Ale lecimy dalej. Świetne. Naprawdę cudowne. I to co to będzie?
znowu kładka po siatce, tak, taka pajęczyna. Dobre. No i jesteśmy. Teraz będą platformy, tylko nie takie proste, tylko troszkę skomplikowane. Czyli schodzimy w dół. Ja się bardziej bujam, żeby przechodzić z jednej na drugą. I do góry. I w dół. I do góry. Naprawdę fajna zabawa. Platformy pokonane. A teraz będziemy mieć beczki. I to jeszcze obracają się. Więc... Stoją? Twarde? Okej. Na instrukcji pisze, że się obracają. Szkoda. No, są wkręcone, widać. No, ale widokowo pięknie wygląda. Bardzo mi się to podoba. Tak jest, zaczynamy. No, zgadza się. Nie obracają się. Szkoda, by było utrudnienie. Ekstra. Ale ładnie wyglądają. Teraz będzie zjazd na orczyku. Tak jest. Czyli mamy czerwoną ten bloczek. Mamy na magnesie. Mam nadzieję, że wygląda, widać to. Naprawdę fajne rozwiązanie. Sprzęt musiał naprawdę sporo kosztować. No i jedziemy na orczyku. Siadamy. Jest. Tak jest. I możemy koordynować. Co tutaj będziemy mieć? Tutaj będą trapezy typu V. Z tego co dobrze pamiętam. Bardzo długa. Bardzo mi się podoba. Fajne przeszkody. To musimy poczekać, no. Jedna osoba na przeszkodzie. To jest dla naszego bezpieczeństwa. Nie da się wypiąć. To jest właśnie asekuracja ciągła. Że niestety, póki nie zejdziemy, jesteśmy uwięzieni w linach. Tak? No i też właśnie jednym z problemów jest to, że nie można właśnie wyprzedzić kogoś, dlatego że nie przejdziemy przez czyjś bloczek. A jeśli jest sporo osób, no to już może być lekki problem. Tak jak po prostu trzeba oczekiwać na przejście danej osoby. No ale już zaraz będziemy ruszać. Jeszcze w sumie jedna, druga i schodki, koniec. Będzie trasa naprawdę świetna. Domek z babą Jagą. Co tu nie? A gdzie to możecie zobaczyć? No do Bielska Białej trzeba przyjechać. A teraz będziemy mieć trapezy albo kłody typu V. Już nie pamiętam, jak to dokładnie się zwało. Chociaż tutaj mamy tyle świetnych przeszkód, że no niesamowite. Dochodzimy do końca. Świetnie. No i teraz kładka, tak? Mostek. Już mamy oparcia. Już wszystko w dół. Bardzo przyjemnie. No niestety koniec przyjemności. W cenie biletu mamy przejście trzech tras. Cena jest naprawdę niska, jakby coś takiego. Koniec trasy.